Marcin Gorta, tu nas już w studiu. Dzień dobry, Marcinie. Strasznie się cieszę, że znalazłeś czas, żeby do nas wpaść. I od razu w imieniu tutaj kibiców pewnie spróbujemy się czegoś od Ciebie dowiedzieć, wyciągnąć Ci jakieś informacje. Wiemy, że jest lockout w NBA, wiemy, że ani Ty nie grasz, ani Twoi koledzy, no nikt nie gra, nie ma ligi i nie wiadomo, jak długo jeszcze nie będzie. Pojawiły się informacje, New York Times o tym pisał na pierwszej stronie, że wielu graczy NBA będzie szukać możliwości zarobienia pieniędzy poza granicami USA, może w Europie. Pojawiły się informacje, że negocjujesz z jakimś rosyjskim zespołem. Powiedz coś na ten temat. No, nie strasz nas. Można powiedzieć, że ze względu na lockout szukaliśmy tutaj jak najlepszego rozwiązania z moim agentem, żeby podpisać jakąś umowę, która będzie korzystna dla mnie pod względem sportowym przede wszystkim. Mhm. Była szansa gry w łódzkim klubie sportowym, pojawiła się szansa gry w klubie rosyjskim. I teraz tylko nic innego jak trzeba czekać, uzbroić się w cierpliwość. Zobaczymy, która z tych opcji, że tak powiem, wypali najlepiej dla nas. Były również problemy tutaj z listem czystości od Federacji FIBA, która był taki moment, gdzie starała się dogadać również z NBA i nie było wiadomo, czy... Federacja Europejska. Tak jest, Federacja Europejska dogadywała się z NBA i nie było do końca wiadomo, czy otrzymamy listy czystości, czyli jak gdyby pozwolenie na grę w Europie. Dlatego rozmowy zostały wstrzymane. No i teraz tak naprawdę jestem na przymusowym urlopie, takim dłuższym. Marcinie, powiedzmy Państwu, bo tak. Trzeba wyjaśnić, że ci z Państwa, którzy nie wiedzą, że właściciele klubów NBA walczą z zawodnikami klubów tak NBA jest. O pieniądze. No mówiąc krótko, to zawodnicy chcą więcej zarabiać, właściciele nie chcą im więcej płacić. To zawsze tak jest oczywiście i nikt nie ma pojęcia, ile to potrwa. No niestety nie jest. Że ty nie chcesz odchodzić z Phoenix Suns, prawda? Oczywiście, znaczy, nie chcesz odchodzić z NBA. Jestem dalej zawodnikiem Phoenix Suns i bardzo się cieszę, że występuję w klubie z Arizony, ale nie jest powiedziane tak naprawdę, kiedy to się skończy. Może to być tydzień, może być to miesiąc, może być 3 miesiące, a może być równie dobrze cały rok. Marcinie, ale ty nie próżnujesz, bo ten przymusowy urlop wykorzystujesz na to, żeby uczyć tych najmłodszych. Oczywiście w tym roku była 4. edycja Marcin Gortat Camp. Mieliśmy szansę pojawić się w 8 miastach, w 4 nowych miastach, gdzie naprawdę było mnóstwo dzieciaków, mnóstwo kibiców i myślę, że zabawa była naprawdę rewelacyjna. No nie da się ukryć, że 8 kampów było troszkę za dużo w tym roku i myślę, że za rok troszkę zmniejszymy tą ilość. Oprócz tego była wielka impreza Right Guarda, naszego nowego partnera, który zorganizował cały cykl streetballi dla tych dzieciaków starszych, a nagrodą po raz pierwszy chyba w historii streetballa był wyjazd do Phoenix na mecz NBA. Jak się lockout skończy i naprawdę było to coś, jest to coś niesamowitego. Mimo Marcin, wielkiego deszczu. Z przyjemności, z chęci podziękowania kibicom za to, że wstają nad ranem i oglądają moje mecze, za to, że dopingują, przychodzą na mecze reprezentacji. A i w pewien sposób czuję, że mam taką odpowiedzialność. Dostałem dużo od społeczeństwa i teraz staram się oddzielić. Tu widzieliśmy fragmenty tego wczorajszego meczu pod Płacą Kultury w Warszawie, ale ja widziałem też niedawno Twoje zdjęcia ze szpitala dziecięcego, gdzie odwiedzałeś chore dzieciaki, takie dużo mniejsze od tych chłopaków, którzy tutaj grali w tego streetballa. Powiedz, jak to się robi, że te dzieciaki tak do Ciebie lgną? Bo one oczywiście jesteś sławną osobą, no to wszyscy wiemy, każdy chce autograf, podobno rozdajesz ich 1600 dziennie, tak? 1200 było dziennie. Och, to już jesteś mniej sławną osobą. Więc jest mniej sławny. Jak to się robi, że te dzieciaki tak do Ciebie lgną, że Ci tak ufają? Przede wszystkim myślę, że pewne cechy charakteru, pewne cechy pedagogiczne, odziedziczone po rodzicach, pozwoliły mi na to, żeby nawiązać w taki łatwy... Twoi rodzice są pedagogami. Tak, pozwoliło mi na to, żeby nawiązać łatwy kontakt z dzieciakami. Sytuacje, które mieliśmy parę tygodni temu, miałem szansę odwiedzić szpitale. Naprawdę nie były łatwe. Wróciliśmy z kampu, gdzie pracowaliśmy z ponad setką dzieci i przychodzimy do szpitala, gdzie tak naprawdę setka dzieci jest przykuta do łóżek i nie może naprawdę biegać, trenować. Niektóre z nich nigdy nie wyjdą ze szpitala. Było to naprawdę ciężko. Ale kochają Cię tak samo, jak te dzieciaki zdrowe. Więc... Zgadza się, dlatego starałem się im przekazać jak najwięcej, porozmawiać z nimi i chociaż zobaczyć uśmiech na ich twarzy na minutę, na parę sekund. Marcin, ale to jak mówimy o dzieciach, ja Cię muszę o to zapytać, na rzecz, ona jest w Stanach. Kiedy pojawią się dzieci Marcina Gortata, czyli przyszli fantastyczni koszykarze. Zobaczymy. Albo bokserzy, bo przemyślałem, że tata boksera, tak. Może... Ale tak, myślicie tak. W ogóle o tym? Jesteś już na takim etapie dojrzałości? Myślę, że dochodzimy już do tego punktu, gdzie chcielibyśmy mieć potomka. Myślę, że Ania jest również na to gotowa i powiedzmy, że są to kwestie miesięcy.
Zobaczymy. Twoja narzeczona jest modelką, tak? Tak. I została w Stanach, nie mogła przyjechać tutaj. No nie mogła przyjechać i szczerze powiem, że jeżeli byłaby szansa, na pewno by się pojawiła u nas w studiu. Myślę, że Ania jest osobą, która chce być tak bardziej z boku i nie chce, żeby... Jak mówisz o tych paru miesiącach, to proszę myśleć, co się zdarzy w ciągu tych paru miesięcy. No, może się wydarzyć wiele. No, ale co planujesz? Zdradź, no. Nie mogę zdradzić, to jest oczywiście... Dobrze, czyli ślub będzie w ciągu paru miesięcy najbliższych. To wiesz, to będzie podobnie jak u Ani Rubik, że wszystko zakamuflowane. Ale widzisz, ja jeszcze wyczytałam i o to cię muszę zapytać. Ty podobno mówisz po serbsku, skąd w ogóle ta historia? Mówię po serbsku, staram się porozumiewać po serbsku, z tego względu, że przez 4 lata gry w lidze niemieckiej miałem mnóstwo zawodników serbskich i mnóstwo trenerów, dlatego była szansa, że mogłem nauczyć się języka serbskiego. No i tak przetrwało do dzisiaj. Szlifowałem go z roku na rok, troszkę więcej potrafię powiedzieć niż tak naprawdę zrozumieć, dlatego nie źle.